Witam Państwa w Energy Gaz Polska. Dziś chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do samochodu Nissan X-Trail o pojemności 2 litrów, mocy 140 koni z 2003 roku. Założyliśmy tutaj instalację BRC Sequent 32 z podłączeniem do OBD. Koszt takiej instalacji wynosi 2900 zł. Zapraszam do obejrzenia poszczególnych części instalacji gazowej. Po lewej stronie mamy reduktor Genius MB1500. Tuż po prawej mamy filtr fazy ciekłej wraz z elektrozaworem. Poniżej znajduje się filtr fazy lotnej. Idąc przewodami, od razu mamy tryskiwacze gazowe koloru pomarańczowego i komputer pokładowy tuż obok filtra powietrza. Zapraszam do środka. Przełącznik na życzenie klienta został zainstalowany w wolnej zaszlepce. Pokazuje on orientacyjne wskazanie gazu oraz można się przełączać nim pomiędzy trybami gazowym a benzynowym. Zbiornik umieściliśmy w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 55 litrów. Co pomoże nam na uzyskanie zasięgu w granicach 370 km. Przejdźmy do spalania auta. Jeżeli chodzi o spalanie auta, na benzynie wynosi ona 11 litrów. Po założeniu instalacji gazowej będzie spalało auto 12 litrów gazu, czyli na każdy 1000 km zaoszczędzimy aż 310 zł. Dla porównania koszt przejechania 1000 km na benzynie wynosi 550 zł, na LPG już tylko 240. Zwrot instalacji gazowej nastąpi po przejechaniu 9300 km. Chciałbym Państwa zaprosić do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, obserwowania nas na Facebooku oraz na montaż samochodów w Energy Gaz Polska. Dziękuję.